Witajcie moi drodzy widzowie w ko... Nie, 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 nie. No i znowu jest mały problem z kolejną częścią Assassin's Creed 2 w kolejnym odcinkiem. No, mianowicie, no oczywiście. No chodzi mi o to, że znowu jest problem ten jak był z, nie wiem, którym... No, z trzecim odcinkiem, teraz problem z siódmym odcinkiem. Jeżeli widzicie, patrzcie, znowu to samo. Jak może ktoś z was wie, o co chodzi, to proszę, żeby mi napisał, o co chodzi z tym podmiotem, bo naprawdę nie wiem. No i chciałem oczywiście wam, chciałem wam znowu pokazać ten odcinek w skrócie. Zlagowało się coś. Więc no tak, opowiem wam tak w skrócie, co było w tym odcinku. I chyba moim zdaniem to najlepszy był jeden z najlepszych odcinków, ponieważ chyba w nim zdobyliśmy strój Ezio, czy nie? No nie wiem, ten to. Okej. Okay. Strój tego. Strój asesyna? Czy to nie w tym odcinku, czy to w którym to był odcinku? Bo chyba ósmy odcinek to już ten jest. Już. Przepraszam. Oj tam byle jak, byle żeby było po prostu ważne w skrócie. Okej. Słaba jakość niestety. Przynajmniej tu będzie. Okej, no oczywiście ładowało się na początku i teraz tak. Gdzie my tu szliśmy? Jeszcze byliśmy Ezio'em. To, że zawsze jesteśmy Ezio'em, ale dobra, to nieważne. Jeszcze normalny Ezio'em bez stroju. I teraz, gdzie my tutaj idziemy? Teraz idziemy do ojca? Chyba? Nie. Ojca, tak, ojca. Jeszcze. Nie, sorki, źle powiedziałem. Nie do ojca. Do naszego domu po prostu idziemy. Tak. No i co tutaj? I teraz chyba się tu widzieliśmy, że co? Coś nie tak. Czyli co? Niestety, burdel w domu już jest. I tu mały quick time event był. Na szczęście udało mi się go zrobić. No dobra. I tu się dowiedzieliśmy, że zabrali naszego ojca i tu tych dwóch braci. Znaczy się matkę i się zostawili w spokoju. I teraz my tam idziemy na... No gdzie my idziemy? Tam idziemy tutaj wieży tutaj. To bo ten jest nam ojca, zamknęli naszego ojca. No i niestety to jest ten odcinek, w którym już będziemy mieli strój asasyna i no minus, mały minus. Ponieważ ten odcinek akurat musiał tak wyjść, nie? Już niestety. Ponieważ wgrałem od razu dwa odcinki, siódmy i ósmy, to może niektórzy was zobaczyli, że jest ósmy i nie było siódmego. Chyba, że wam świeci się siódmy, nie wiem, czy wam się wyświetlił, czy nie. Ale na szczęście jest ósmy odcinek i nie było tego problemu już. I tak, tutaj idziemy. Tutaj była mała akcja ze strażnikami, ale w szczegół. Nieważne. No chwilę się z nimi bawiłem i już zupełnie na górze zaśmy. Tutaj ojcze coś się stało, trochę oberwałem, ale będę żył co z matką i siostrą. Bezpieczne. Aneta się nimi zajęła. Tak, moment wiedziałeś, że do tego dojdzie. Nie w ten sposób i nie tak szybko. Teraz to nieważne. Czyli co, wyjaśnij, nie ma czasu, słuchaj, uważnie, w moim gabinecie znajduje się ukryte drzwi, skorzystaj ze swoich talentów, by je odnaleźć, będzie? Znaleźć, zanim znajduje się skrzynia, zbierz wszystko, co znajdziesz w środku, sporo rzeczy może ci się wydać dziwnych, ale wszystko dobrze, wśród tych rzeczy znajduje się list, wraz z nim pewne dokumenty, zabierz je do... Mr. Roberto, on był u mnie rano w gabinecie. Gonfa, coś tam. Oj, pamiętam. Oj, dobra, nieważne. Będzie, że widać. Po ostatnim odcinku, ostatniej przykrej wiadomości było widać.
napisy. Może nie zbyt dobrze, ale było widać. No i tak, dostaliśmy 1100 flerenów. I teraz idziemy do naszej chatki. No to się po drodze nic nie spotkało. No. Znaleźliśmy drzwi tam dzięki wzroku orła. I tą skrzynię znaleźliśmy. A w niej, patrzcie, cuda. Tak, miecz ukryty, ostrze zepsute niestety jest. I list i z ubrania syna. No tak, to się oczywiście ubraliśmy. Tylko czekajcie. Zakładamy mieczek, fajnie, fajnie. Tylko że tu Ezio jest łysy, ale to szczegół. Nie wiem dlaczego by to łysy. No i teraz, czy to już w 8 odcinku dodaliśmy? Aha, tutaj jeszcze powalczyliśmy chwilę z nimi. No i po walce był zakończony odcinek. I dalsze... Dalej co się stało, to w 8 odcinku jest. Będzie. Który postanawia się wgrać za chwilę. Ale jest 8-9. Ale jak będzie jeszcze z jakimś odcinkiem, to ja nie wiem. Mam nadzieję, że nie będzie to na przykład w Brotherhoodzie, ani w Revelation. Ja tylko muszę zobaczyć, czy jest lepsza jakość w HD niż taka gówniana. Muszę zobaczyć. Włączyć, ciekawe, nie, to nie się zacznie, ale tylko zobaczyć se. Przy was. Czy to będzie lepsza jakość, czy nie będzie lepsza jakość. Jeżeli w ogóle się włączy. Tak, włączyło się. No jej. No jakość jest o wiele lepsza niż tam 360, więc lepiej oglądać je w HD albo 480, nie wiem jeszcze jak 480 jest, muszę to sprawdzić. No troszkę lepsze niż jest 360, ale to naprawdę radzę wam oglądać wszystkie odcinki w HD, ponieważ no na razie to ja montuję w format faktory, ale no odcinek 27 i 8 zrobiłem w Camtasia Studio, więc gdy wgram te dwa odcinki, to zobaczę, czy jest to jakość w 360 i postaram się montować w Camtasia Studio. Tylko kurde, teraz jak to wgrać? No, zobaczę jeszcze. A po prostu wgram tak na razie sobie po prostu. I zobaczę jaka jakość i może kolejne odcinki będę montował już w Camtasia Studio, nie będę już montował Format Factory. Format Factory będę montował tylko Minecrafta. No. Bo akurat mam, muszę powiedzieć, że w ogóle na którym odcinku ja zakończyłem Minecraft, przykład w się nie zakończyłem, tylko ile odcinków mam tutaj? 5 mam. To właśnie tutaj mam już 7 i gdzieś 6 mam, tak? To jest 6-7 mam nagrane już. Więc, no dobra, to by było na tyle. No, okej, więc narka.